Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Rozłóż liczbę 124 na czynniki pierwsze. Co to są te czynniki pierwsze? Co to są liczby pierwsze? Więc tak, liczby pierwsze to są takie, które mają tylko dwa dzielniki. Dzielą się przez jeden i przez samą siebie. Najmniejszą liczbą pierwszą to jest dwójka. Następnie trójka, bo 2 dzieli się na 1 i na 2, 3 dzieli się na 1 i na 3 bez reszty, piątka, siódemka, jedenastka, trzynastka, siedemnastka, dziewiętnastka, 23, 29, 31 i tak dalej, tak? No i teraz my mamy rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 124, czyli trzeba podzielić liczbę 124 na jedną z tych liczb. Najlepiej bierzmy pod uwagę te najmniejsze. Więc najmniejszą liczbą pierwszą, przez którą na pewno liczba 124 podzieli się, na pewno to jest 2, ponieważ 124 jest to liczba parzysta. I to jest najłatwiej, tak? 124 na 2 to będzie 100. Przepraszam, 62. 62 jest to liczba parzysta, więc ponownie mogę podzielić przez 2. To będzie 31. No i 31, popatrzmy, jest to liczba pierwsza, więc mogę podzielić to tylko przez 31. No i teraz mogę zapisać, jaki to jest rozkład na czynniki pierwsze liczbę 124. To będzie 2 razy 2 razy 31. To jest właśnie rozkład na czynniki pierwsze. Też mogę zapisać, że 124 to jest 2 do drugiej razy 31, tak? Ale ten pierwszy zapis też jest dobry. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.